Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej z udziałem Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Tomasza Grodzkiego, Wicemarszałkini Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, przewodniczącego Grupy Senatorów Koalicji Obywatelskiej, senatora Marcina Bosackiego. Tematem konferencji prasowej jest ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022, tak zwany Lex Tusk. Bardzo proszę pana marszałka, profesora Tomasza Grodzkiego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam państwa. W ostatnich dniach o niczym innym się nie mówi i zalew informacji jest ogromny, ale chcielibyśmy państwu w imieniu Senatu, który jednoznacznie odrzucił tą szkodliwą ustawę, wyjaśnić kilka rzeczy, bo partia rządząca wpadła w wir półprawd, kłamstw i manipulacji, aby zdyskredytować tych, którzy uważają tą ustawę za haniebną. Chciałem zacząć od tego, że dokładnie niemalże miesiąc temu byliśmy delegacją Senatu w Senacie Stanów Zjednoczonych i w Departamencie Stanu USA, dwa dni po uchwaleniu tej ustawy przez Sejm. Powiedzieć, że nasi partnerzy amerykańscy, a byli to najważniejsi senatorowie oraz przedstawiciele Departamentu Stanu, powiedzieć, że byli bezmiernie zdumieni, że jakieś ciało administracyjne może odbierać komuś prawa do uczestnictwa w życiu publicznym, to nic nie powiedzieć. Oni byli tym zszokowani. I trzeba powiedzieć, że to prawo, ten sąd kapturowy czy inkwizycja, jakkolwiek można to nazwać, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym może zabrać każdemu, kto ma choćby złotówkę pieniędzy publicznych w swoim władztwie, od dyrektora szkoły, dyrektora muzeum, po burmistrzów, samorządowców, czy premiera albo ministrów. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Traktujemy to również jako silne wotum nieufności kierownictwa partii rządzącej do służb, które są powołane do tego, aby chronić nas przed wpływami rosyjskimi. Wywiadu, kontrwywiadu, ABW, CBA. Najwyraźniej PiS nie ufa tym służbom, w której służy wielu oddanych ojczyźnie oficerów, tylko są obdarzeni takim kierownictwem, które powoduje, że najwyraźniej ktoś uznał, że one są niewydolne. Dziwi nas, że takie prawo nie zostało uchwalone na początku ostrej fazy wojny, 15 miesięcy temu, albo jeszcze lepiej w roku 2015. Natomiast porównywanie do podobnych komisji, które istnieją w Parlamencie Europejskim, przy Senacie Francji czy Landu Mecklenburgia, Pomorze Przednie, to jest kolejne kłamstwo, bo tam są to normalne komisje śledcze, które nie mają uprawnień do ferowania decyzji administracyjnych czy pseudowyroków zamykających ludziom drogę do działalności publicznej. Więc takich półprawd i mitów jest rozpowszechnianych przez partię rządzącą dużo. Dlatego zaprosiliśmy państwa na tą konferencję, aby przynajmniej część z nich państwu wyświetlić i wyjaśnić. Dziękuję bardzo panie marszałku. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana przewodniczącego Grupy Senatorów Koalicji Obywatelskiej, senatora Marcina Bosackiego. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan marszałek, sygnały z Waszyngtonu i z Unii Europejskiej, sygnały o tym, że to prawo jest nie tylko niezgodne z polską konstytucją, ale też budzi ogromne niepokoje u naszych najważniejszych sojuszników. Te sygnały napływały przez cały ostatni miesiąc od czasu, kiedy najpierw w Sejm to bolszewickie prawo uchwalił, potem
Senat je odrzucił. Ostatecznie prezydent, niestety, łamiąc konstytucję, podpisał tę ustawę 2 dni temu. Zobaczcie Państwo, w dzień wczorajszy, jednocześnie z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, płyną słowa bardzo stanowcze: nie idźcie drogą wytoczoną przez tę ustawę, przez ustawę Lex Tusk. To świadczy o jednym. Polska, jeśli będzie niedemokratyczna, nie będzie również bezpieczna. Zwrócę Państwu uwagę na oświadczenie rzecznika Departamentu Stanu. Samo w sobie to jest rzecz bez precedensu. Ja pracowałem w Waszyngtonie, współorganizowałem jako rzecznik MSZ-u konferencje prasowe z Departamentem Stanu i wiem, co mówię. Stany Zjednoczone niezwykle rzadko odnoszą się jakkolwiek do sytuacji wewnętrznej w krajach, które są ich sojusznikami. Tym razem to zrobiły. Co więcej, to nie była odpowiedź na pytanie na briefingu prasowym, to było specjalne oświadczenie rzecznika Departamentu Stanu. To jest bardzo poważne oświadczenie i bardzo poważne ostrzeżenie wobec władz PiS-u i prezydenta Dudy, że Stany Zjednoczone rzeczywiście boją się i mają obawy co do losów polskiej demokracji. PiS tylko po to, aby urządzać swoje gierki partyjne, aby eliminować przeciwników w wyborach, czemu służy ta bolszewicka ustawa, naraża na szwank najważniejsze polskie sojusze i bezpieczeństwo Polski. Sojusze zarówno wewnątrz Europy, jak i sojusze ze Stanami Zjednoczonymi, który to sojusz jest w tej chwili w sytuacji wojny u naszych wschodnich granic nie do przecenienia. Polska ma w tej chwili szansę na to, by stać się jednym z głównych graczy Zachodu. Swoją partyjniacką, nieodpowiedzialną polityką PiS niestety tę szansę Polsce rujnuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panią Gabrielę Morawską-Stanecką, marszałkinię Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, wielu konstytucjonalistów wypowiadało się w kwestii tej ustawy. Dość podsumować to, że ta ustawa łamie 17 artykułów naszej Konstytucji. Ale nie chodzi o to, żeby wymienić te artykuły, ponieważ te półprawdy, które wczoraj słyszeliśmy, i te przekłamania i kłamstwa, między innymi na przykład od przewodniczącego Komisji Praw Człowieka w Sejmie, pana posła Asta, no wołają o pomstę do nieba. Dlatego, że przede wszystkim ta ustawa łamie zasadę trójpodziału władzy. Władzę sądowniczą w Polsce sprawują sądy. Łamią też zasadę prawa obywatela do rozstrzygnięcia jego sprawy przez niezależny, niezawisły sąd. Bo ta komisja sądem nie będzie. A dlaczego mówimy o sądach? A właśnie dlatego, że ta komisja będzie stosowała sankcję karną. Dlatego, że niczym innym nie jest pozbawienie obywatela prawa do piastowania jakichś stanowisk związanych z finansami publicznymi, albo utratę prawa do posiadania broni, albo pozbawienie w ogóle prawa do uzyskania broni, pozwolenia na broń, albo też taka skazanie na pewnego rodzaju infamię, ponieważ wpisanie w monitorze sądowym, że ktoś jest agentem wpływu, to jest pozbawienie człowieka czci. Takie sankcje może stosować tylko sąd. Tylko w sądowym postępowaniu, które powinno być dwuinstancyjne, z prawem do obrony i z wszystkimi tego konsekwencjami. A te zapewnienia, które słyszeliśmy wczoraj, począwszy od prezydenta, później od posłów i pana posła Asta, że oczywiście będzie odwołanie do sądu administracyjnego, to jest bujda. Po pierwsze, sąd administracyjny bada tylko kwestie formalne i proceduralne, czyli zgodność z prawem materialnym, ale tym prawem, które zostało uchwalone, czyli Lex Tusk,
albo zgodność z procedurą, ale nie będzie badał zasadności merytorycznej tej decyzji. Mało tego, ta decyzja będzie wykonalna, ostateczna z chwilą wydania i będzie można od razu zastosować te sankcje. To jest również wyłom, ponieważ prawo postępowanie administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. Także panowie z PiS-u, doczytajcie parę ustaw, doszkólcie się, a potem mówcie społeczeństwu, jak wygląda stan prawny. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo pytania? Proszę bardzo, pani redaktor. Małgorzata Mielcarek, TVN24. W kontekście tej ustawy, ale także nadchodzącego marszu obserwujemy konsolidację opozycji wokół tych dwóch kwestii, które rzecz jasna już w tej chwili się ze sobą łączą. Czy można mówić tutaj o takim dodatnim efekcie ubocznym tej kwestii, o której mówimy? No bo zapewne nie jest to coś, co było spodziewane przez partię rządzącą. Czy można mówić tutaj o pewnym przeszacowaniu też zakresu działania tej ustawy? Wie pani, do pewnego stopnia ma pani rację. Z jednej strony chcę zaznaczyć, że póki władztwo w Senacie sprawuje demokratyczna większość, żadna niekonstytucyjna ustawa tu nie przejdzie. Co do tego nie ma cienia wątpliwości, bo ustanawianie sądów kapturowych czy inkwizycyjnych to jest neobolszewia cofająca nas do poziomu nie tylko Białorusi, ale pewnie i Korei Północnej. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że zaślepiona nienawiścią do premiera Tuska i do premiera Pawlaka, bo to w ogóle był skandal, że w uzasadnieniu do tej ustawy oni są dwaj wymieniani z nazwiska. Zaślepieni tą nienawiścią funkcjonariusze PiS-u przeszacowali i tak jak mówi pan premier Tusk, jeszcze będą żałowali, że tą komisję w ogóle zdecydowali się powołać. Bo ciało kompletnie niekonstytucyjne, wzbudzające silne protesty na całym świecie, nie ma racji bytu i egzystencji w demokratycznym społeczeństwie, gdzie po prostu ma obowiązywać konstytucja z 1997 roku. Konsolidacja po stronie opozycji jest ogromna, bo ludzie zrozumieli, że takie bolszewickie prawo może dotknąć każdego, że ten walec PiS-u rujnujący demokrację idzie dalej. I sądzę, że znajdzie to pozytywny efekt, co słyszeliśmy choćby wczoraj w Ostrowie czy w Małej Dobrzycy. Ludzie chcą jechać do Warszawy, żeby pokazać, że nie akceptują takiej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie marszałku. Czy mają państwo jeszcze pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy państwu za udział. Dziękuję serdecznie. Bardzo.